ostatnio twoje piosenki są coraz większym viralem na TikToku. Na przykład Marilyn Monroe albo właśnie Fajna ta panienka. Coraz więcej ludzi nagrywa do tych piosenek na TikToku. Tak słyszałem. Mało korzystam z TikToka, rzadko tam jestem, ale słyszałem, że tak jest faktycznie. To jest miłe, to jest fajne. Chyba trzeba tam zajrzeć. No słuchaj, teraz TikTok to takie narzędzie, gdzie możesz naprawdę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. To dlaczego nie nagrywasz częściej? To jest nowe pytanie. Coś tam rzucałeś jednak, widziałam. Dobra, kochani, powiem tak, no okres pandemii, to nie będę się tłumaczył pandemią. Dobra, będę się tłumaczył pandemią. Nie, no po prostu postawiłem chwilowo na rodzinę. Mam dwóch fajnych synów, ale w tym roku wracamy na grubo. Trzy numery, 2023 to jest mój rok. Więcej takich fajnych panienek. Nie jedna, nie. No ja wiem, wy się przyzwyczailiście. Jedna piosenka od Macho na rok, okej, okay, tyle wystarczy. Nie. W tym roku wypuszczamy trzy grube hity. Znaczy te hity to zobaczymy. Wypuszczamy trzy piosenki, ja tak powiem. Aż sama się przestraszyłam, słuchaj. Czyli w ostatnim okresie było bardziej skupienie na rodzinie niż na muzyce, tak? Tak, podtrzymywałem troszkę tą swoją działalność muzyczną. Wiadomo, żeby cokolwiek tam od siebie dać, natomiast w takim minimalnym stopniu, przyznaję się z ręką na sercu. Natomiast w tym roku lecimy grubo. No trzeba zawsze znaleźć kontrast między tym, co się robi, a życiem prywatnym, prawda? Trzeba znaleźć ten złoty środek. Tak jest, rodzinka już jest, chłopaki rosną, więc można się skupić na muzyce. No i co wam mogę powiedzieć? Pierwsza piosenka już w kwietniu. Jaki będzie miała tytuł, powiesz? Nie, jakaś podpowiedź, o czym będzie piosenka? Nic nie powiem, ale naprawdę piosenki są już właściwie na finiszu. Jestem bardzo zadowolony, więc jeżeli podobała wam się fajna panienka, tak fajna jak dzisiaj nasza dziennikarka, to możecie być pełni... Czego pełni? Podpowiedz mi. Czego możecie pełni optymizmu? Pełni optymizmu. Pełni optymizmu. 2023 to jest nasz rok. Potwierdzisz to? Potwierdzam.